Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Deluxe Ski Jump 2, którą przedstawiam na tym kanale. Ja jestem czarny pan i kontynuujemy sobie dzisiaj Puchar Świata, także wracamy do tego, co było piąte miejsce w klasyfikacji generalnej po połowie. Tak naprawdę pucharu świata. No i zobaczymy, co będzie, moi drodzy, dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejną skocznią jest Belgia i jest to skocznie, jak widzicie, na której można skoczyć bardzo daleko, ponieważ punkt K wynosi 95 metrów, a rekord skoczni mojego autorstwa to jest aż 113. No niestety, przy takim wietrze w plecy, który mamy w tej chwili, dolecenie do punktu K będzie graniczyło z cudem. Zobaczymy. No, nie jest to, powiem wam, zły skok, biorąc pod uwagę wiatr, który, no, jest jednym z najgorszych wiatrów, jaki tylko może być. Drugie miejsce w tej chwili absolutnie nie jest złym wynikiem, chociaż, no, mogłoby być troszeczkę lepiej. Zobaczymy, jak będzie w drugiej serii. Wiatr jest nieco słabszy, skoczyć też trzeba troszkę bliżej. Plan minimum to jest utrzymanie pozycji, ale liczę, że to będzie dobry, dobry, bardzo dobry skok 103 metry, prawie 10 metrów dalej niż w pierwszej serii. Nie jest to jakaś rewelacyjna odległość, jak na tą skocznie. No, ale mimo wszystko 247,5 punktu pozwoliło przesunąć się o jedną pozycję. No i jak zwykle piątka, piątka przy moim nazwisku, czyli utrzymuje się na piątym miejscu, chociaż strata do lidera nawet nie jest taka ogromna. Wreszcie, moi drodzy Anglia, kolejna Skocznia Anglia. To jest chyba moja ulubiona skocznia, pomimo tego, że jest ona po prostu skocznią malutką. Mam nadzieję, że uda się tu wygrać. Wyjście z progu bardzo dobre. To będzie dobry skok prawie 54 metry i dało się go jeszcze w sumie pociągnąć. Tak jak teraz zauważyłem, podszedłem do tego lądowania dość z wysoka i dało mi to trzecie miejsce. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak będzie dalej. Wiatr w plecy 46 metrów. Tyle trzeba skoczyć, wyjście z progu, nie najlepsze, ale 49 skoczone. Czyli moi drodzy, na pewno będę na podium, i to jest nawet drugie miejsce. Szkoda, że nie udało się wygrać. Brakło jednego punktu, ale mimo wszystko, drugie miejsce to jest bardzo dobry wynik, więc piąte miejsce. Może po następnej skoczni uda się je opuścić. Zobaczymy. Teraz będą Włochy. To też jest bardzo charakterystyczna skocznia tutaj, w tej grze. Dlatego, że można polecieć daleko, ale. Nie aż tak daleko, bo skocznia bardzo szybko się wypłaszcza po punkcie konstrukcyjnym. Ważne, żeby trafić tutaj w próg, bo bez tego ani rusz. No, skok na razie nie zapowiada się źle. Mam nadzieję, że chociaż na drugie miejsce wystarczy. 218 metrów powinno wystarczyć na drugie miejsce, tak jest, i zobaczymy, jak inni skoczą. No i zobaczcie, jestem na trzecim miejscu, to znaczy, że wiatr w plecy wiał pod koniec bardzo mocno. Zobaczcie, że najsłabszy zawodnik uzyskał zaledwie 7 punktów, no a ja 165, także dużo, dużo. Moi drodzy, stoję teraz przed wyzwaniem. Jeżeli przeskoczę punkt konstrukcyjny, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze, ale czy to się uda? Zaraz zobaczymy. Wyjście z progu nie takie złe, fajnie, bo jest szybko, jest prędkość i jak widzicie, zwiększam wysokość. Także może, może udało się 232, także będę na podium we Włoszech, będę na podium w kolejnym konkursie i teraz mam nadzieję, że ten wiatr odwróci się. To znaczy, że będzie wiał w plecy, żeby inni mieli trudniej, no ale jak widzicie, tak się nie stało. Także trzecie miejsce ale to pozwoliło awansować już na czwarte w klasyfikacji generalnej. No to moi drodzy, kolejna skocznia to będzie Norwegia, czyli jak widzicie teraz skaczemy sobie na tych troszkę mniejszych skoczniach. No i tutaj mamy wreszcie wiatr pod narty, także istnieje szansa, że coś dalej sobie polecimy. Niesamowicie ważne jest tutaj wybicie, żeby wybić się wysoko, bo bez tego po prostu nie da się daleko odlecieć i zobaczcie Trafiłem chyba pierwszy raz po prostu idealnie w prógi, pomimo tego, że wiatr wcale nie był jakiś wybitnie mocny. Udało się skoczyć 97 metrów i to jest pewne prowadzenie, chociaż z niewielką przewagą, ale jednak pewne prowadzenie po pierwszej serii, żeby się udało to powtórzyć. Wiatr jest podobny i trzeba skoczyć 95 metrów, aż mi się ręce trzęsą normalnie. A żeby tutaj dobrze polecieć, wysoko, jestem wysoko, i to jest jeszcze lepszy skok niż w pierwszej serii. Patrzcie i uczcie się, jak można wygrywać w Norwegii, bo to jest bardzo dobry skok. 7 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem. To mnie cieszy, to mnie po prostu cieszy. Blisko rekordu skoczni, tak naprawdę, który na tej skoczni jest już dość mocno wyśrubowany, chociaż chyba kiedyś skoczyłem koło 100 metrów. No i zobaczcie, czwarte miejsce utrzymuje się, także wygląda to coraz lepiej. A jak będzie. Dalej, no to oczywiście zostawcie lajka w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, bo kolejne konkursy już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!